Dzisiaj jesteśmy w Bielawie. Jest tu 22. edycja rajdu pieczonego ziemniaka, impreza organizowana przez powiat dzierżoniowski dla wszystkich mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego i nie tylko, co widać, bo są tutaj osoby spoza powiatu, z całej Polski. Pogoda dopisała wspaniale, frekwencja również, mnóstwo dzieci, mnóstwo atrakcji dla dzieci. Z tych edycji rajdu pieczonego ziemniaka, które ja pamiętam, uważam, że to jest najlepsza. To, co powiedziałem tutaj, mam nadzieję, że wszyscy wyniosą są takie wspomnienia, że w przyszłym roku problemu z frekwencją nie będzie na pewno i będzie dwa razy tyle osób, ile jest dzisiaj. Były przygotowane trzy trasy o różnej długości, o różnym poziomie trudności, tak żeby każdy znalazł coś dla siebie. Były trasy dedykowane dla rodzin z małymi dziećmi, tak żeby to naprawdę była impreza rodzinna, przyciągająca. Oczywiście, jeżeli ktoś ma większe potrzeby, ma lepszą kondycję i chce udowodnić sobie coś, były trasy również bardzo wymagające, trudne. Także każdy znalazł tutaj coś dla siebie i będzie zadowolony. Przede wszystkim była dedykowana dla naszych mieszkańców, bo często bywa tak, że turyści przyjeżdżają, znają lepiej Góry Sowie i nasz powiat niż nasi mieszkańcy. Także przede wszystkim dla naszych mieszkańców, inni przy okazji oczywiście, ale ci wszyscy, którzy tu przychodzą z naszego powiatu, mówią: super trasy, warto było przyjść, jesteśmy zadowoleni, chcemy więcej. Głównie skierowaliśmy atrakcje dla dzieci. Oczywiście są ogniska, będą pieczone ziemniaki, jak mówi nazwa tego rajdu, można sobie upiec kiełbaski, ale są i dmuchańce, zjeżdżalnie, będą animacje dla dzieci, także rodzice też będą mogli chwilę odpocząć w momencie, kiedy ich pociechy będą zaopiekowane i będą się dobrze bawić. Czyli to jest właściwie impreza na cały dzień? No, do wieczora. Mam nadzieję, że humory będą tak, jak w tej chwili dopisywały i że będzie tak fajna atmosfera, jak jest teraz.